tej strony Waxdel, a w dzisiejszym odcinku, jak już mogliście zobaczyć, jesteśmy w Minecrafcie na torze wyścigowym. I tak, bo w ten weekend były wyścigi Formuły 1, tak jak to co dwa tygodnie. I odbywały się one na torze wyścigowym Baku. Baku to jest tor uliczny. I mamy już zbudowany właśnie ten tor. Postarałem się go odzwierciedlić. Możecie porównać do tego, możecie porównać, mam nadzieję, że porównaliście w ankiecie, w karcie, jak bardzo przypomina ten tor w Baku. I jeżeli chcecie, żeby był jeszcze jeden wyścig z tego toru tylko że dorobię coś jakiegoś, nie wiem. Myślę, że mógłbym dorobić tekstur paka, jakiś stoper, żeby się czas mierzył i wtedy pogadamy. Wtedy pogadamy o tym, jak będzie. Pomyślimy o tym, jak będzie 10 łapek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Więc wiecie. 10 łapek i znowu z tego toru. A my już przejdźmy do samej jazdy. Tor jest zbudowany na lodzie. Nie są kolorowe łódeczki, ale my sobie, nie wiem, zniszczymy tu. Później weźmiemy sobie tą. I też ją zniszczymy. I tą. I też zniszczymy. Tą. Ale już. No to idziemy. Tradycyjnie na zakręcie trzeba dzwonić, bo jak nie, to tak wyjaśnię. Tak. Ojej, jakby tak jeździł Kubica jak ja, no to wiecie, to by Polacy nie mieli niczego oglądać. Ale tam i tu miota, jej, ojej. Tutaj będzie za chwilę prosta. Oj, jakieś czanki mi się tu nie wczytały. Przez moment. A teraz już jedziemy. Skracamy zakręty. O, jak ja tu nie umiem jeździć. Zaoraliśmy trochę. Go. No. Jedziemy. Gazu na mecie. I nie wyrobiłem na zakręcie. No i jak wiecie, to TVP puszcza wyścigi Formuły 1. Tylko niecałe, bo dopiero od 45 minuty. I Kubica miał na kwalifikacjach jednych, chyba drugich wypadek miał. Bo na raz, dwa, chyba ósmym zakręcie. 3, 4, 5, 6, 7. Na ósmym zakręcie, no to tu by wypadało, więc się nie wyrobił. I się tu gdzieś robił. No w sumie jest 20 zakrętów. Oryginalny tor ma chyba tam 6 km trochę długości, ale dla nas to nie jest aż tak istotne. Więc tak jak mówiłem, będzie 10 łapek. To będzie kolejny odcinek z tego toru, tylko może jakieś stopy dorobię, teksturpaki i wszystko, żebyście w ogóle tu mogli, żeby w ogóle to wyglądało lepiej. No i myślę, że wam się wtedy już to będzie podobać o wiele bardziej. A to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!